Urodziła się 3 grudnia 1949 roku w Bytkowie. Studia ukończyła na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracowała w zakładach azotowych w Chorzowie, następnie do 1993 roku była naczelnym inżynierem w przedsiębiorstwie budownictwa węglowego Fabud. Działalność tego zakładu pod pewnym oczywiście kuratelą też Basi Blidowej spowodowała to, że setki, tysiące, a może już dzisiaj miliony ludzi mają dach nad głową. Ta fabryka, pamiętam, jeździły te takie duże platformy z tymi elementami gotowymi. Sam mieszkam w wielkiej płycie. Wcale na to nie narzekam. Ta produkcja, ta i praca tu w Siemianowicach jest efektem tego, że setki tysięcy mieszkań powstało, co jest bardzo ważne. Mama głównie jakby w budownictwie, to był jakby jej główny obszar działalności takiej i ten obszar działalności pozostał zawsze w niej jakby do samego końca takim obszarem największej aktywności, bo to też jej sprawiało przeogromną radość, że właśnie, no szczególnie jeżeli jeszcze ktoś pamięta, jak ciężko było zdobyć mieszkanie w latach 80. czy jeszcze na początku lat 90., no to wówczas to były takie obrazki, które bardzo, bardzo ją cieszyły, właśnie jak tam oddawali kolejne osiedla, a tu w Siemianowicach ich było dosyć sporo, i jak tam się właśnie zapalały się te pierwsze światła, ludzie zaczynali się wprowadzać i to była radość tych mieszkańców. To też powodowało, że jakby ona już funkcjonowała w takim szerszym obszarze. Powiedzmy, no dzisiaj byśmy nazywali biznesowym, ale wówczas to był raczej taki obszar społeczny, tak? Bo to oprócz pracy wiązało się właśnie z takimi różnymi takimi sprawami właśnie i soboty, i niedziele gdzieś tam na tych budowach jednak trzeba było latać, ale to też uczyło jakby takiego twardszego, że tak powiem, postępowania. Społeczniczka, która zawsze żyła Siemianowicami. Najpierw w tej działalności takiej społecznej, a dopiero później politycznej, to była kwestia najpierw pomagania mieszkańcom, szczególnie w tym takim bardzo trudnym okresie transformacji ustrojowej w Polsce, a później oczywiście no, pomaganie również miastu, firmom zorganizowanym w mieście czy usytuowanym w mieście, również z problemami przede wszystkim tymi, które wynikały z transformacji ustrojowej. W latach 90. związała się z socjaldemokracją Rzeczypospolitej Polskiej, a od 1999 z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i aktywnie uczestniczyła w krajowej polityce. Zawsze, jak to się mówi, miała serce po lewej stronie. Była politykiem lewicowym. W trzech rządach, Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego, Włodzimierza Cimoszewicza, była ministrem budownictwa. Pięciokrotnie wybierana do Sejmów. Od 10 kadencji starej przez 4 następne. I tu jest znowu taka ciekawostka. Nikomu to się jeszcze w Siemianowicach nie udało. My po Basi Blidowej nie mamy już żadnego posła i nie mamy też żadnego ministra. Obecność Barbary Blidy w polityce była możliwością realnego wpływu na zmiany w Siemianowicach po transformacji. Po tych wszystkich transformacjach to miasto miało ponad 30% bezrobocie. Zamykała się Huta Jedność, zamykała się kopalnia węgla, zamykała się fabryka śrupinitów, zamykała się, czy też była sprzedawane zakłady Hanka i jeszcze do tego wszystkiego zakłady wojskowe, zakłady mechaniczne, które funkcjonują w Siemianowicach, również nie wiedziały, co dalej z tą przyszłością. I wówczas w tym momencie no to najważniejsze było oczywiście wydłużenie tej pracy dla kopalni, bo tu jakby najwięcej osób pracowało dla tej kopalni. Udało się to tam o kilka lat, że tak powiem, przesunąć. No niestety potem kolejne rządy i tak doprowadziły tą reformę. To chyba za premiera Buzka ta reforma górnictwa została dokończona. Zresztą za to akurat te rządy Buzka zapłaciły dosyć dużą polityczną cenę. Ale również i to z dużym sukcesem i chyba to wszyscy tu dobrze pamiętają, że te wszystkie zabiegi, a wtedy ministrem obrony narodowej był pan Zemke, załatwienie, że produkcja Rosomaka, tego wozu opancerzonego właśnie została w Siemianowicach i ona do dzisiaj, że tak powiem, jest kontynuowana. Przywiązanie do Siemianowic Śląskich wiązało się również z domem rodzinnym. Ten dom rodzinny, który pochodzi już tam od pradziadka,
Ona no, nie zdecydowała się jakby nigdy z tego domu wyprowadzić, tylko przeprowadzała taki bardzo generalny remont tego domu. Trwał on prawie że ze 2 lata, bo tam łącznie ze stropami były wymiany, ale po to właśnie, żeby z tym domem, w tym domu zostać, bo jakby no, była przywiązana i do tego miejsca, i do tego miasta. I te działania na rzecz miasta, mimo że to oczywiście przez wielką politykę, ale sprowadzające się do tego, że mieszkańcy miasta mają tam jakieś miejsca pracy i nie muszą codziennie rano wyjeżdżać z tego miasta po to, żeby gdzieś zarobić pieniądze, no było jakby jej motorem, ale też tym, co sprawiało jej bardzo dużą satysfakcję. Pamięć po Barbarze Blidzie pozostaje wśród mieszkańców Siemianowic, między innymi dzięki aktywnej działalności w mieście. Ilu ludziom ona pomagała w Siemianowicach? To są dyrektorzy przedszkoli, szkół. To była rzeczowa pomoc albo materialna w postaci jakichś przedmiotów. I jakby nie ona, to by nie powstało właściwie Siemianowickie Towarzystwo Tenisowe, nie powstałoby pole golfowe, gdzie tam była częstym gościem. Miała duże serce.